dniu dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie dostała zgłoszenie o prawdopodobnym podtruciu tlenkiem węgla w miejscowości Bielawa przy ulicy Wolności. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastęp ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano ratowników medycznych udzielających pomocy medycznej osobie poszkodowanej. W przeprowadzonym rozpoznaniu ustalono, że w trakcie kąpieli podtruciem tlenku węgla uległa 12-letnia lokatorka tego mieszkania. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Nasze urządzenia pomiarowe wykazały w pomieszczeniu łazienki obecność właśnie tlenku węgla. Na miejsce również przybył patrol policji oraz przedstawiciel zarządcy.